Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu D w sprawie przyjęcia sprawozdania. Bardzo mam poprosił pana przewodniczącego komisji rewizyjnej. Projekt komisji rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności realizacji planu finansowego w 2012 bieżącym roku za rok 2012. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 12 bieżących przekroczy za rok 2012 do opcji do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z uzasadnieniem. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej zarządu dzielnicy 12 przekroczy na bieżących za rok 2012. Rzeczy, co robili ten projekt na 800 leci, to oni gratis studenci. Uchwały Komisji Rewizyjnej i tam... Fajne na przykład. To już wszystko? Na przykład, wiesz co, ścieżki rowerowe koło Saratu. Fajne takie rzeczy. No i ponieważ nie mieli was ujętych... Pan mówił o uchwale. Czy były jakieś kontrowersje, czy były jakieś dyskusje? Tam był projekt rozwoju to. Moment, pan pytał o uchwałę. Profesor, dziekan z architektury. No i nawet krótko na temat. Po prostu jakoś ominęli ten przystanek na Złocieniu. Wiesz, no i jakoś tak opisanie tego do tego. Że tam mają przechodzić ścieżkę rowerową właśnie koło stacji. Więc ja prosiłam o wpisanie tego projektu i następna prezentacja będzie, to cię poproszę, żebyś poszedł ze mną, wiesz? Dobrze. Od razie to muszą przeprawić. Jeszcze sprawdzę trochę zbiornika umawiane, ale pod kątem rekreacji, wiesz? Pani poproszę, to mi przeszkadza, to też tam tutaj. Dobrze, czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę wobec powyższego, poddaję się głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu komisji rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Trzy osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt działalności, projekt uchwały w sprawie sprawowania działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego.